Witam Was, jestem Repusa, to jest kolejna seria z Hearts of Iron 4, kolejny Achievement Run Gramy sobie jako Dominium Kanady, gdzie mamy za cel sobie zrobić dwa achievementy eee, Pierwszy achievement jak tylko mi się odpali nie skraszuję po kliknięciu Dziękuję bardzo to jest Brains Czyli S Canada Complete Descent in the Zombies Focus eee, oraz drugi to było It's, uh, it's 1812 All over again S Canada Take and Hold Washington DC i w ogóle miała być przerwa na kanale kilkudniowa, ale ta przerwa kilkudniowa ogranicza się, mam nadzieję, że do jednego dnia, pod warunkiem, że że to nagrać, że to wrzucić, że ta rozgrywka nie będzie tragedią, ponieważ gram oczywiście na niehistorycznej, więc może się wszystko wydarzyć. Ale najtrudniejsze. Zajęcie Waszyngtonu może być. Po sobie pójść w stronę faszyzmu. Z jednego ważnego powodu. Że jako Kanada mam jakąś szansę, żeby dostać się do ZSRR, żeby ich zaatakować i tak dalej. A natomiast jak, jak, jako strona faszystowska, natomiast jako strona komunistyczna, nie miałbym szansy pomóc ZSRR jakoś dobrze z Niemcami, ewentualnie po prostu podsyłając swoje wojsko na front, żeby zyskać trochę procent. Dlatego uważam, że z tego powodu faszyści są spoko. Plus mają też oczywiście, jak to faszyści w tej grze, mają po prostu lepsze drzewko, według mnie. Ponieważ mają tutaj plus do ludności w wieku poborowym, tutaj nie mają, tutaj mają plus 2 do wydajności, no co to jest plus 2%, no przy 2% e ludności w wieku po po poborowym, e plus można jeszcze Meksyk dać na faszyzm, to jest też oczywiście bardzo dobrym, e bardzo dobrą opcją, w ogóle te zombie całe, e te całe zombie były gdzieś wysłać zombie, to daje 1% manpowera i zwiększa współczynnik ludności w wieku poborowym i... No znowu będziemy umaniać się spod Wielkiej Brytanii, dlatego mam nadzieję, że wyjdzie to bardzo dobrze. W ogóle te niepokoje związane ze studiami wynikły z tego, że dzisiaj miałem kolokwium i najwyraźniej w świecie troszkę tym przejmowałem, ale udało się to wywinąć na 4,5. W ogóle też sposób tego prowadzenia kolokwium to był XD Ponieważ ponieważ był przez kamerkę na Skype'ie. I trzeba było mieć jakoś ręce tak, żeby było na widoku, że nie przeglądasz stron ani nic w tym stylu. W międzyczasie to były szybkie dwa pytania. W ogóle też widzę, że teraz po spojrzeniu na okienko to się dobrze nagrywa. I a propos poprzedniego nagrywania Indiami, gdzie było ucięte i nie było widać generałów, i było gdzieś takie okienko chyba pokazywane przez cały czas, to już tłumaczyłem, czemu to się działo, więc nie będę tłumaczyć jeszcze raz. Ale to jest dla mnie XD, że dosłownie wstawiam na pierwsze 5 sekund pierwszego filmu, gdzie to po prostu wszyscy, którzy oglądają serię, raczej obejrzał te 5 pierwszych sekund, stawiam informację, że z powodu źle ustawionego nagrywania ekran jest przycięty, i zorientowałem się dopiero na koniec serii. To ludzie pisali do końca serii, że mam coś źle z ekranem. I chyba w tym czwartym odcinku się zdenerwowałem, dałem info w komentarzu, że wyjaśniłem to wszystko jeszcze raz, jeżeli ktoś się spyta dostanie bana i posypały się rzeczywiście bany w tym momencie e, Ponieważ to już była dla mnie tragedia, ludzie pokazywali po prostu jak mnie nie oglądali, pomimo że cieszę się, że w ogóle oglądali, ale też pokazywało, że 5 no, pierwsze sekund pierwszego odcinka, no proszę was, no Ja też te lekkie wymagania w tym względzie miałem. W ogóle co do drogi? Pójdziemy sobie od razu w patriację. Pójdziemy jak najszybciej w faszyzm, żeby to też dało mi tutaj e, autonomię. No i mam nadzieję, że jak najszybciej wyjdziemy spod Wielkiej Brytanii, chociaż to nie oznacza, że mi się to nie podoba, ponieważ jesteśmy chyba w tym e, w kółku technologicznym Wielkim, Wielkiej Brytanii, czy jak to się tam nazywało. I mamy po prostu busty do technologii, e, które oni mają i są do przodu e, ponad nami. My pójdziemy z przewagą ogniową. Już tak na serio doktryna, do, do ataku nie byłaby też bardzo głupia. nie byśmy poszli w tym kierunku: 5%. Ale to w sumie też równie dobrze można pójść w tym kierunku: to też daje 5%. E, bo potrzebujemy po prostu manpowera, bo mamy biedę z manpowerem. E, lecimy na dzień dobry, cywilki, e, bo jakby nie inaczej. No i pomimo, bo w ogóle, jak teraz, jak się zobaczyć, e, tutaj w drodze faszystowskiej, mamy albo dołączenie do Niemiec, albo właśnie to drugą opcję, gdzie mamy możliwość e, zbustowania Meksyku to pójdę w tą drugą opcję, i jednak tak czy tak postaram się dołączyć do Niemiec, żeby e, żeby, żeby najzwyczajniej w świecie na, psz, nawrócić Meksyk na faszyzm, a Niemcy e, i, i dołączyć do frakcji z Niemcami i zatykać USA od dwóch stron, to, to byłoby moje marzenie w ogóle tak na serio, jesteśmy bardzo bieda z cywilnymi posiadamy, o teraz trzy, bo ktoś się do nas ja też jednak ściągam stal, żeby mieć zaopatrzenie i trochę tego wojska pójść. No i ma, mamy trochę biedy w kraju, też bieda w kraju wygląda pod względem manpowera. Mamy ograniczenie do 70% z powodu Kanadyjczyków z francuskiego pochodzenia, którym się nie podoba, że, że to jest jak część brytyjska i tak dalej, że Kanada jest brytyjska. I oni są hurdur potężnymi Francuzami, szkoda, że u siebie w kraju tak dzielnie nie walczą. Sobie postawiłem taki cel trochę na razie do tych achievement runów, że dobijemy po prostu 50% achievementów, które mogę, można zrobić. Ehm, jesteśmy właśnie na granicy tego, więc prawdopodobnie jak nie skończymy w, tego, w te, tej serii, a później sam ewentualnie jakiegoś innego nie dobiję, to będzie jeszcze jedna kolejna seria z achievement runów. A później, jak jeszcze serie będą iść, bo to wszystko zależy od studiów, mówię wam, ponieważ e, sytuacja dynamicznie się zmienia dosyć na tych studiach. Szczególnie, że mam teraz same projekty. Jak myślę, że ten projekt mam skończony i pokazuję wykładowcy, a on mówi mi, że jest źle to i to, zmień to, ale takie, fuck, kolejna robota. No to powiem po prostu tak, jeżeli będą serie, to po tych achievement ramach zrobimy sobie jakieś mody możliwe: serce Iron 4. E, na razie w ogóle przerzucę się e, full na nagrania. Na Gdyż y, troszkę mi w plany. trochę mam pla więcej planów, właśnie. Yy, jednak staram się jak najregularniej z tym schodzić, z tymi obowiązkami i tą całą robotą. Plus, w ogóle, aż się pochwalę, że w końcu, w końcu przekonałem się z powrotem na takie zwyczajne gierki, po prostu ze znajomymi, takie, że siadamy i gramy. No to też jest cholernie przyjemne. Jak Ja to dawno tego nie grałem, tak na serio, chyba od Technikum. Yy, nie grałem czegoś takiego, po prostu, że. Siadałem, hello, gramy, gramy i gramy eee, i, no, nie wiedziałem jak mi tego brakowało Dlatego eee, Dlatego też spędzam na tym czas w ogóle w, na graniu w, w siedzeniu przy komputerze nie wychlałem 11 piw przez majówkę przez 3 dni, nie, w ogóle, w ogóle tak nie było, jakby ktoś wam coś tak, takiego powiedział, to jest to oczywiście nieprawda eee, i możecie mi zaufać na słowo na już w ogóle kiedyś grałem jedną rozgrywkę, grałem sobie na Kaiser Raisu, może już pamiętacie. Wtedy była jeszcze ten, ta, ta metoda nagrywania u mnie, że nagrywałem każde 30 minut rozgry rozgrywki pra praktycznie, bez żadnych cięć, dlatego to się dłużyło i dłużyło, ale bardzo podobała mi się ta rozgrywka jednak z beznadziejnym zakończeniem, ponieważ nie można było zrobić Kanady i Wielkiej Brytanii jakoś zjednoczonej ani coś w tym stylu. Tylko był wybór, że jak już zajęliśmy Wielką Brytanię od syndykalistów, to, e, to wtedy albo wybierało się Kanada, albo Wielką Brytanię, co bolało. E, I co raczej cały e, wszystko co wechnęliśmy w Kanadę e, musieliśmy porzucić i pójść w zniszczoną Wielką Brytanię. I to akurat było słabe. Z tego zawsze co patrzę, doktryny lotnictwa oraz doktryny marynarki, to jest wielka przepaść pomiędzy tymi dwoma, ale oczywiście na korzyść marynarki, więc to zależy też na czym się pokostujemy. Ale patrząc obiektywnie, e, czyli tak po prostu nie patrząc, jakim państwem gramy, po prostu te są lepsze, bo dają stocznie i dodają stocznie z reguły. W przypadku, e, gdzie te stocznie jednak mają wielkie znaczenie, ponieważ czy masz 15 stoczni czy 18, to już robi jakieś znaczenie. Natomiast samoloty są produkowane przy fabrykach wojskowych, które dosyć łatwo się robi i z reguły się na nich fokusuje Dlatego same po prostu boosty do badań nie są aż tak pożyteczne jak chociażby stocznie, gdzie wiele państw po prostu ma to dodatkowe stocznie w swoich celach narodowych Jeżeli w ogóle macie po pomysł na jakieś ciekawe mody, które można rozegrać w First of Iron 4 no i takie, które zmieniają rozgrywkę całkowicie mam na myśli, że na przykład nowe uniwersum historyczne albo e, trochę, zmieniają, trochę zmieniają na przykład mechanikę ciekawie. Nie mówię o jednym drzewku dla jakiegoś państwa, że to rzeczywiście po, po, porządna zmiana, to chętnie, chętnie wysłucham Waszych propozycji e, oczywiście od razu biorę coś takiego pod oko jak na przykład Kaiserreich lub Führerreich. To jest pewnie jak praktycznie, gdzie no na pewno to zwrócę na to uwagę. Ale jeżeli macie coś takiego, co na przykład bym nie zwrócił uwagi, co mogą rzeczywiście zapomnieć, czego jeszcze nie było na kanale, no to proszę bardzo piszcie. Też od razu e, odradzam pisania takich modów typu Black Eyes, które mają za zadanie bardziej może nie sk skomplikować rozgrywkę, e, ponieważ... Eee, nie lubię czegoś takiego. Dla mnie, Herz of Iron 4 to jest już gra, którą mechaniki poznałem, i chcę na tych mechanikach poznanych bazować, nic odkrywać kolejne na nowo ze względu na jakiegoś moda. To jakiś moder uznał, że to, no, co jest w Hearts of Iron 4, mu się nie podoba. Mi też się do końca nie podoba, ale eee, ale jednak przy tym zostańmy, dobra? Wielka Brytania gdzie dosyć historycznie, z tego sami co widzę. Nie w dekolonizację, jednak Wielka Brytania mam zwyczaju dekolonizować się przed wojną. A historycznie zdekolonizowała się po wojnie. W sumie nie wiem, jak to historycznie dziwi Wielka Brytania, czy w lewą stronę, czy w prawą. Ponieważ kiedyś po prostu było jedno drzewko a propos kolonii i na koniec tego drzewka było uwolnienie Indii. Um, a teraz to troszkę inaczej wygląda, idzie w dekolonizację, więc prawdopodobnie niedługo tak czy tak będę w tym śmieciu jeżdżący na jakiejś bęce um, Tak czy tak niedługo bym się wyzwolił. Tutaj natomiast idzie w stronę demokracji, dlatego żadnych tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. A trochę szkoda, ale też nie wiem, czy do końca tak, czy nie. No i trzeba się z nimi męczyć, żeby ich pokonać, pomagając Niemcom. Ale z drugiej strony, oni nie zabiorą Włochów Niemcom, czy co? Nasz sojusz będzie silniejszy. A w co w ogóle idzie Japonia? Japonia idzie chyba też historycznie. Nie widzę tego, co robią, ale też nie widzę, żeby robić coś innego. Dlatego dobrze dla nas, gdyż jak widzimy, wszyscy tam po prostu pomogą. A może przy bardzo dobrych wiatrach, nawet dystansują się Stanów Zjednoczonych. Nie ma jak to pierwsze, co myśli sobie Wielka Brytania. Musimy osłabić nasze państwo i. i wypuszczają po prostu, kogo popadnie. Brawo, Brytyjczycy. My w ogóle pomagamy. Nacjonalistycznej znaczy Hiszpanii podczas wojny domowej wysyłając atasze. Jeżeli byłaby opcja, to bym wysłał jednostki, ale niestety nie mam takiej opcji. Chociaż też jakoś nie widzę jednostek, a nie są, są włoskie. Ale niemieckich na razie nie. A to to jest dywizja pancerna no Dobrze, że port bronicie, żeby się desantowali. Ok, powinniśmy doprowadzić do referendum, ale zanim do tego doprowadzimy, a doprowadzimy do referendum eee, i zmieniamy się na faszyn, co nie? No tak. o i ta jego morda za zawsze mnie rozśmiesza. Tak w cieniu i ten wąs. Kurde, ziomek, ale ty straszny jesteś. Eee, no i jesteśmy teraz faszystowcy. Już kurcze, mogłem zaczekać, a nie, na knie, bo teraz już to nie zależy od faszyzmu, a zależy od poparcia wojny. Będziemy musieli wzmocnić jakoś poparcie wojny, żeby zwiększyć liczbę naszych fabryk, z których możemy korzystać. ale to są cztery i zrobimy to jedną fabrykę cywilną. Mówię wam. Zrobimy to w styczniu 38. Uda się. No, i nieźle, nieźle. Japonia powiedziała wojnę państwu chińskiemu. Tylko będzie opcja: wyślemy do nich Ataszeł, chociaż to troszkę zajmie, ponieważ nie mamy ani siły dowodzenia ani Pepeków. Natomiast jest odnowienie protokołów rzymskich, co mnie bardzo niepokoi. Ponieważ nie chcę jednak, żeby tutaj poszedł sojusz i żeby Włochy walczyły z Niemcami, to jednak nie byłoby w ogóle wskazane, żeby się wydarzyło. Też jeszcze słówko a propos kanału. Pamiętacie, na jakimś streamie tam mówiłem, że będzie jakaś seria multiplayer, planuje z dwoma osobami. E, powiem ostatecznie, zostały one wypisane na tym czacie, ale kto pamięta ten stream, ten pamięta, ewentualnie ktoś przypomni w komentarzach. Ale, e, właśnie a propos tego, jeszcze z tymi osobami raz nie gadałem, więc to nie jest pewne. Dwa, no z powodu studiów, e, będzie dobrze, jak na razie dam radę robić sobie spokojnie ten odcinek dziennie. Wtedy byłoby dobrze. A, a żeby dalej już na serię multiplayer się umawiać i na inne takie rzeczy, no to już niekoniecznie. Na razie jest w najbliższe, najbliższej przyszło, przyszłości możliwe. O! Anarchiści walnęli. Mam nadzieję, że poszło z wojsk Hiszpanii, a nie z nacjonalistycznych Hiszpanii. Jeszcze Karolici tutaj walną. A, dlatego no szkoda, że nie mogę nic podesłać, bo nie mogę pomóc po prostu. No i wojna domowa w Meksyku. No, jak to mogło się wydarzyć, nie wiem. Ale się domyślam. A tak na serio, czy Meksyk znowu zacznie swoje podboje światowe. Nawet jak junta upadnie, która jest faszystowska, to mi to nie przeszkadza, ponieważ go będziemy mogli sforsować Meksyk na faszyzm, co da nam jednak sojusznika. No, niezależnie czy wygra junta, czy Meksyk, tak na serio jest to naszą korzyść. I kolejne zwiększenie wojny domowej w Hiszpanii. Karliści. Wypowiedzieli wojnę. Ech, teraz to jest tylko wielka loteria, co się wydarzy. Szczególnie, że oni tutaj są odcięci. Jak się połączą, będzie bardzo dobrze. Śliczę, żeby się połączyli tak, niż od południa, żeby oni jednak walczyli między sobą jakoś. Ała, 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 Pakt Rzymski, Włochy do. Au, Austria dołączył. Ała, nie Faszyści, czemu? Czemu musicie mieć coś z głową w momencie, jak, jak, jak ja chcę się do was dołączyć i grać? Bo. Przy, przy waszym boku, tak by the way, jesteśmy w stanie zwiększyć autonomię na wolne państwo. Dlatego Imperium Kanadyjskie, no nie, musiałam zmienić kolor. God damn it a my kolejny cel narodowy, teraz już jesteśmy wyzwoleni, wyzwoleni e, całkowicie. Dlatego możemy pójść dalej w poparcie niebieskich e, koszul. Były też fajne takie niebieskie koszule. Ciekawe, jak to wyglądało w ogóle. Bo zgadza że był jakiś marsz niebieskich koszul, skoro skądś to wzięli. A tak, by the way, w tym momencie odcinek, gdyż domyślam się, że może mieć coś około 20 minut, a ja nie chcę robić krótsze jednak. W takim razie widzimy się już w kolejnym, prawdopodobnie w kolejnym będzie jakaś wojna, taka porządniejsza światowa, Chociaż jeszcze nie wiem dokładnie kto, z kim, gdzie i jak, a ja postaram się w tym wzmocnić Kanadę. Do zobaczenia na razie, cześć, pa!